Cześć, mnie z tej strony. Cześć, JV, słuchajcie. To taka mała odpowiedź do vloga pod tytułem Januszek dla JV. Krótko. JV, no słuchaj, no nie ma się co stresować łapkami w dół. Ja rozumiem, że ty się nie stresujesz, tylko jesteś oburzony, jak tam dałeś znak w swoim wystąpieniu na swoim kanale. Ludzie się mają prawo nie zgadzać, no, tym bardziej, że też przedstawiając postać Janusza Korwin-Mikke, zrobiłeś to w sposób jednostronny zupełnie. Już nie mówię o tytule, ale zwracanie się, wiesz, per Januszek, jeśli mówisz o człowieku, który jednak trochę lat ma, trochę osiągnięć ma i tak dalej. Można Janusza Korwin-Mikke lubić, bądź nie lubić, trzeba mu przyznać jedną rzecz, że oprócz totalnych głupot, ewentualnie, może nie głupot, ale rzeczy niepoprawnych politycznie, mówi dużo rzeczy logicznych. Jedną rzecz mu trzeba przyznać, że jest na pewno barwną postacią. I przede wszystkim ja uważam, że on nie jest politykiem, tylko on jest właśnie publicystą i dziennikarzem. Ty powiedziałeś tam coś takiego, że lepiej, żeby był publicystą albo dziennikarzem. No on jest publicystą i dziennikarzem. Politykiem to chyba jest dla własnego hobby. Wydaje mi się, że jest na tyle inteligentny, że raczej nie liczy na to, że kiedyś będzie miał w ręku taką władzę, która mogłaby mu umożliwić zmiany jakieś tutaj w Polsce. A teraz nawiążę troszeczkę do twojego tam oburzenia dotyczącego słów Jana Korwin-Mikke o marszałku Piłsudskim. Wspominasz tam, że no przecież jak można porównywać Piłsudskiego do Stalina? Tam Janusz Korwin-Mikke nie porównał Piłsudskiego do Stalina, on tylko stwierdził coś takiego, że po Stalinie płakało więcej ludzi niż po Piłsudskim. I to jest na pewno prawda. Druga sprawa, jak można twierdzić, że on zniszczył Wojsko Polskie? No można. Oczywiście, że można. Wspominasz, że jeżeli ktoś zna historię, to przecież no właśnie, jeżeli ktoś zna historię trochę więcej niż w przeciętny sposób, no to na pewno się może pod tym podpisać, że wpływ Józefa Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego na słabość Wojska Polskiego w okresie międzywojennym był bardzo duży. Żeby nie być gołosłownym, zacytuję na przykład generała Kutrzebę, który stwierdził: Piłsudski miał negatywny stosunek do rozwoju technicznego wojska. Dawał temu wyraz przez odrzucanie projektów rozbudowy technicznej poszczególnych rodzajów wojsk w wypowiedziach na odprawach z inspektorami czy dowódcami okręgów, korpusów, ale także w rozkazach. Piłsudski, stary szlachcic mający wstręt, brak wiary w technikę oraz rozwój mechanizmów, nie wierzył w operacje oparte na nowoczesnym uzbrojeniu armii. On na przykład był totalnie przeciwny rozwojowi lotnictwa, uważał, że lotnictwo to się nadaje tylko i wyłącznie do rozpoznania ewentualnie. Kompletnie tej sprawy nie doceniał. Jak wspomina pułkownik Marian Romejko, jeden z członków Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wówczas, w Europie zaczęła się niewątpliwie odradzać w formie początkowo niesprecyzowanej, niepewnej, nieco wstydliwej, nowoczesna myśl wojskowa. Rzucane już były hasła wojny totalnej, zakładającej udział całego narodu w przyszłym wysiłku zbrojnym i całkowicie odbiegającej od starych, szacownych zasad. Tym nowym tonom należało przysłuchiwać się uważnie, mimo że mogły one razić ucho starego wojskowego. I ten pułkownik mówi tak. Nowe hasła, idee, teorie precyzujące wizję wojny totalnej dotyczyły nie tylko wojska, lecz również życia państwowego. Na tym szczeblu były to głównie zagadnienia związane z ogólną motoryzacją kraju i sprawą obrony powietrznej. Zagadnienia te, negliżowane przez Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, znalazły oddźwięk co prawda nieśmiały, bez szerszego poparcia, przeważnie z inicjatywy poszczególnych ludzi na szczeblu Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wojskowych i weszły w fazę rozwoju. Wkrótce podjęte prace zostały wstrzymane, słuchajcie, decyzją samego marszałka, który tym razem istotnie wydał dyrektywy jawne, jasne, ścisłe i pozbawione wszelkich niedomówień. Stały one w zupełnej sprzeczności ze zrozumieniem ducha nowej, rodzącej się myśli wojskowej, zwłaszcza w odniesieniu do lotnictwa, obrony powietrznej i wojsk zmechanizowanych. Jakby sprawa jest jasna.
Kolejna rzecz. Z relacji pułkownika Aleksandra Prągłowskiego wynika natomiast, że, cytuję, marszałek interesował się mało ekonomią i finansami państwa, uprawiał politykę prestiżową, bez opierania jej o środki materialne, przez co osłabiał jej realizm. Stąd już tylko jeden krok do fikcji, która w rękach Beka stanie się blefem o naszej mocarstwowości. To, o czym kiedyś mówiłem. Nasza liczebnie mała armia zużywała 3/4 swojego budżetu na bieżące wydatki konsumpcyjne. W dniu, w którym marszałek zamknął oczy, Polska była technicznie i wojskowo bezbronna. Z większości relacji ludzi, którzy wówczas tworzyli siły zbrojne Wojska Polskiego, wynika, że głównym hamulcem rozwoju polskiego wojska w dwudziestoleciu międzywojennym był właśnie marszałek Piłsudski. Dlaczego? Wydawane przez niego rozkazy, cytuję, i nakazy miały powodować, iż system mobilizacyjny sił zbrojnych był przestarzały. Co więcej, prowadzona przez niego polityka kadrowa po roku 1926, czyli po zamachu majowym, miała doprowadzić kadrę wojska do rozkładu. Większość kierowniczych stanowisk obsadzono ludźmi wywodzącymi się z legionów. Pozbyto się z armii ludzi tej miary, co Haller, Kukiel i Szeptycki. I całego szeregu innych osób, zastępując ich przeważnie miernotami, których całą kwalifikację stanowiły usługi oddane w czasie przewrotu majowego. No, co w efekcie do czego doprowadziło? No, prawie tak jak czystka w Armii Czerwonej w latach 30., czystki w Armii Czerwonej, tylko tyle, że u nas tych oficerów nie rozstrzeliwano, ale po prostu ucięto łeb w wojsku. Nic nie modernizowano. To by było, jeżeli chodzi na tyle, jeżeli chodzi o to, dlaczego Piłsudski jest odpowiedzialny za rozkład armii. A jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą byłeś oburzony, czyli o odpowiedzialność Piłsudskiego za wybuch wojny w 1920 roku, no tutaj sprawa może być trochę naciągana, gdyż ja podejrzewam, że Mikkemu chodziło o to, że można było to inaczej rozwiązać. Czyli, że chodziło mu pewnie o tą sławną sprawę z 1919 roku, w którym to roku właśnie w czasie działań ofensywnych na wschodzie Polski Piłsudski wydał rozkaz, by nie atakować Armii Czerwonej, która to przegrupowywała swoje oddziały w celu zniszczenia ochotniczej armii generała Denikina. I generalnie Polacy pozwolili tam się spokojnie wytrzymać Armii Czerwonej, zniszczyć białych, osadzić się na swoich pozycjach. Trzeba pamiętać, że wówczas Polacy prowadzili negocjacje z Armią Czerwoną i Armia Czerwona w zamian za to, że nie zaatakowaliśmy ich oddziałów w czasie ofensywy przeciwko białym, Rosja bolszewicka zgodziła się na wszystkie nasze żądania dotyczące... żądania dotyczące granic wschodnich. Oferowali nam Białoruś, Litwę, no wszystko, co żeśmy tylko chcieli. A potem Polacy, jakby srając na te żądania, znaczy na te negocjacje, rok później zaatakowali Ukrainę, prawda, dochodząc do Dniepru, zdobywając Kijów i tak dalej. Trzeba pamiętać oczywiście, że Rosja i tak miała plany zaatakowania Polski, ale być może działania ramię w ramię z Denikinem, z poparciem Francji i Wielkiej Brytanii wówczas zupełnie inaczej by ułożyły historię wczesnych lat polskiej niepodległości. Może by nie doszło do Bitwy Warszawskiej, bo nie byłoby takiej możliwości. No, ale to jest gdybanie. Także tak, no, nie zarzucałbym Mikkemu jednym słowem tego, że duby smalone bredzi, no bo jednak tam troszeczkę racji ma, jeżeli chodzi na przykład o Józefa Piłsudskiego. Poza tym to bardzo barwny człowiek, bardzo go lubię, mimo że na niego nie głosuję. A co mi się w Januszu Korwin-Mikke podoba? Parę cytatów, za które między innymi bardzo tego człowieka lubię. Słuchajcie, alternatywą dla demokracji jest normalność. Jak się tutaj nie można z tym zgodzić? Kolejny. Celem ruchu drogowego nie jest bezpieczeństwo, tylko szybkość. Prawda? Kolejny. Gdyby wybory miały coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane. No, święta prawda. I to jest piękne. O demokracji, słuchajcie. Demokracja polega na tym, że jeżeli ja z panem i z panią będziemy na bezludnej wyspie, to większością głosów ustalimy, że pani ma z nami na zmianę sypiać.
To jest właśnie demokracja. A mając większość 2/3, wpiszemy to nawet do konstytucji. I ostatnia sprawa, słuchajcie, opis ustrojów, możliwych ustrojów, które, jaki tutaj zafundował kiedyś Janusz Korwin-Mikke. Generalnie ustroje wyglądają tak. Maoizm. Mam 3 krowy. Rząd zabiera wszystkie, zabija i mięso dzieli porówno. Komunizm. Mam 3 krowy. Rząd zabiera je do kołchozu, gdzie zdychają. Narodowy socjalizm. Mam 3 krowy. Rząd zabiera 2 i zamienia je na armaty. Faszyzm. Mam 3 krowy. Rząd ustanawia cenę maksymalną na mleko, a krowy każe zakolczykować, bym ich nielegalnie nie zjadł. Następne. Socjalizm. Mam 3 krowy. Rząd odbiera mi pod przymusem mleko, które potem mogę kupić w państwowym sklepie na kartki. Socjaldemokracja. Mam 3 krowy. Rząd skupuje ode mnie mleko i rozdaje za darmo w szkołach, gdzie dzieci wylewają je do zlewu. Państwo opiekuńcze. Mam 3 krowy. Muszę sprzedać 1, by starczyło na badania weterynaryjne i podatki od 2 pozostałych. Eurosocjalizm. Mam 3 krowy. Rząd każe mi zabić 1, bo krów jest za dużo, i 2, bo krowa sąsiada jest chora na pryszczycę. I kapitalizm. Mam 3 krowy. Sprzedaję 1 i kupuję byka. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.